O, siemanko, z tej strony Słomek, witam was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 8 września, jak to co roku, w sumie na początku września to już taka tradycja, że szykujemy u siebie materiał siewny, linię, którą już znacie. Tutaj zeszłoroczny zakup żmijeczka submetalu, którą używamy do podawania brudnego ziarna, jak i później finalnie do zaprawiania, ale o tym w drugiej części filmu. Dla tych, którzy są tutaj nowi na kanale, bo są też takie osoby, pokażę wam tutaj w ciszy chwilowo, jak to wygląda, bo jak uruchomię machinę, to będzie niestety strasznie głośno. Przecież pokażę wam, jak to leci tutaj naszą linię technologiczną. Powiem jeszcze może coś w hałasie, a na teraz tak na sucho, no wiadomo, jakieś tutaj rozsypane ziarna zawsze gdzieś tam coś gdzieś delikatnie leci, albo worek się osunie. No i finalnie szykujemy produkt. Już w sumie co roku, tak? Już od dziesiątek lat. Teraz zobaczcie, jaki ładny materiał. Siejąc, robiąc swój materiał, wiemy co mamy. Nieraz można kupić materiał naprawdę słabej jakości, niby kwalifikat, ale i zanieczyszczony. I zanieczyszczony innymi odmianami. Oczywiście nie mówię wszędzie, tak? Nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, ale zdarzają się wtopy, jeśli chodzi o materiał. Osiłek i okowania i tak dalej, już były takie przypadki. Także no, czyścimy sami, działamy i wiemy co mamy. Tutaj mówię, leci nam produkt gotowy do łyżki, ładne, grube ziarno. No i dobra, nie przedłużając, włączam maszynę, będzie tutaj sporo hałasu, ale coś nam pokaże, jak ta linia technologiczna nasza działa. No, przyniosłem sobie głośniczek. Ale nie wiem, czy będzie coś tutaj słychać, bo jest naprawdę, naprawdę głośno. Włączymy maszynerię. A raczej nie będzie nic słychać. Będziemy zaprawiali żmijką, to zobaczcie w drugiej części filmu, zobaczcie jaką zaprawą i tak dalej. Włączę jeszcze tą żmijkę, zaraz to będzie dodatkowy hałas. Widzę, że mi jeden pasek spadł, zaraz go poprawię. No i tak to powoli idzie, jedna osoba w zupełności jest w stanie ogarnąć ten proces czyszczenia. Nie ma tutaj nie wiadomo ile pracy. Sprzęt stary, ale chodzi. Kiedyś czyściło się po 50-60 ton dla elewatora, w Koronowie robiliśmy materiał na gotowo we workach zaplombowany. Teraz to materiał tylko i wyłącznie dla siebie. No i tak jak mówię, gdzieś około 2,5 tony na godzinę na gotowo jedna osoba sobie radzi. Także dobra. Idziemy na
tutaj będzie ciszej. No i tak, od tego się wszystko zaczyna, tak? Dobrej jakości materiał, wyrównanego ziarna, bez udziału pośladu. Ja jestem zwolennikiem tego, że im większy MTZ, tym na starcie ta roślina ma łatwiej. Ma więcej tej substancji zapasowej. Materiał wyrównany. Przyjdzie nam tutaj jeszcze policzyć masę 1000 nasion. W tym roku ziarno względem poprzednich lat jest nieco drobniejsze. Troszkę też więcej odchodzi podczas czyszczenia. Ze sprawą tego, że było sucho. Akurat jakby materiał, który czyścimy, to pochodzi z części pola takiej bardzo dobrej, z takiej doliny, gdzie wody raczej nie brakowało. Oczywiście czyste od chwastów, wolne od chwastów, to najważniejsze. No i taki właśnie oto materiał będzie również dobrze zaprawiony. Dobry siew, tak? Przy niskich normach wysiewu, no to jest jednak fundament tego plonu, tak? Na tym, co wysiejemy, czy tak samo dobór odmiany, na tym będzie ten plon w kolejnych etapach rósł. Jeśli zepsujemy się, zasiejemy przysłowiowo mówiąc syf, no to później możemy mieć syf na polu. Jeśli zasiejemy pszenicę z żytem, to później już też ani się to na konsumpcję nie nadaje. Mówię, tutaj dobrze wyrównane, ładne ziarno, widać szkliste jest. Zdolność kiełkowania trzeba sprawdzić, ale myślę, że będzie to w granicy 95%, może nawet lepiej. MTZ policzyć, no i będzie można zaprawiać. Zaprawienie też jest bardzo ważne, ale to zaraz w drugiej części filmu. Ale mówię, samo ziarno przygotowane w ten sposób, no niczym nie odbiega od kwalifikatów. W tym roku są różne rozbieżności. Można było na początku kupić kwalifikat w granicy 2000-2200, a teraz niektóre firmy już za tonę sobie liczą nawet 2800 z dostawą. Także to już się robi taka kwota, gdzie warto pomyśleć, jeśli są oczywiście możliwości, jest sprzęt, żeby ten materiał zrobić u siebie. No i oczywiście merlo przydaje się w kolejnych krokach. No i tak, w pierwszej części filmu widzieliście proces czyszczenia ziarna. Mamy już ziarno gotowe do zaprawienia. No jak już mówiłem, wyczyszczenie, zarówno jak i wyczyszczenie, jak i dobre zaprawienie dobrej jakości. Zaprawami to jest podstawa, jeśli chodzi o no, pierwszy krok tak do zbudowania dobrego plonu. W sumie jak co roku no, używamy zapraw premium, tak? Myślę, że tutaj jedna z najwyższych półek dostępnych zapraw na rynku. Połączenie tutaj Quinto Plusa z Systivą. No i tak, Quinto Plusa dajemy 1,5 litra na tonę. Quinto Plus ma za zadanie głównie ochronić nam tutaj pszenicę przeciwko pleśni śniegowej. W tym roku było widać, szczególnie po plantacjach przężyt, które były słabo zaprawione, słabymi zaprawami, bądź nie były zaprawione w ogóle. Na wiosnę dużo przężyt było do przesiania. Także tutaj mówię, chronimy przeciwko pleśni śniegowej. W fuzaryjnej zgorzeli siewek, także tutaj podstawy. No i śnieź cuchnąca pszenicy, czyli czarne kłosy. Pojawiające się w łanie puste, oczywiście bez ziarna. Także mówię, dobrze wyczyszczony materiał, dobrze zaprawiony materiał. Mówię, 1,5 litra na tonę. Mamy tutaj trzy substancje aktywne. Fluxa pyroxa, czyli substancja z Systivy. Zaraz o Systivie coś więcej tutaj podpowiem. Mamy tritikonazol i fludioksonil. No i litr na tonę Systivy. Systiva to jest no, zaprawa premium, ona ma tutaj 333 gramy w litrze substancji fluxa pyroxat. Systiva w celu wzmocnienia działania standardowej zaprawy, ale przede wszystkim dodatkowa ochrona przeciwko, o akurat mam klienta w pożyczalni, zaraz tutaj wrócę. Ponadto oczywiście no, chronimy pszenicę przeciwko, dodatkowo jeszcze przeciwko pleśni śniegowej, także w latach bardzo dużej presji, gdy ten mokry śnieg zalega, nie ma powietrza, to Systiva zrobi nam tutaj robotę. Dodatkowo też tak z własnych obserwacji, właściwie nie tylko moich, bo kto spróbował, to raczej już no, nie opuści tego produktu. Systiva chroni także bardzo dobrze przeciwko mączniakowi. To mówi się głównie tak o wcześniej sianych pszenicach, w których no, jeśli nie mamy zaprawionych dodatkowo, no to już na jesieni widać
mączniaka. Mączniaka jeszcze bardziej widać w przypadku jęczmienia ozimego. Oczywiście w jęczmieniu ozimym też można sestiwę zastosować chyba od tego roku, także w życie to jest w ogóle w hybrydowym, to jest śmieszny koszt, bo jeśli siejemy 40 czy 50 kg na hektar, to no, wychodzi właściwie no, znikoma ochrona, tak wiecie, że lubimy wczesne siewy, bo wczesny siew to jest większa możliwość rozwoju systemu korzeniowego, chociażby mocniejsze pędy kłosonośne, które na wiosnę się raczej nie zredukują. Jakby widzimy same plusy, ale o tą zdrowotność musimy zadbać. Też u nas pszenica uprawiana po pszenicy, w monokulturze, w bezorkowej, także tutaj dodatkowa ochrona się przydaje. Jeśli dobrze zaprawimy, dobry materiał, to no, niwelujemy skutki tak tutaj tego, że pszenica rośnie po pszenicy. Też z takich obserwacji łan rośnie szybciej, jakby ma taki lepszy wigor, dzięki czemu możemy nieco zmniejszyć, myślę, że śmiało 5, może nawet 10% normę wysiewu, ponieważ pszenica zaprawiona sestiwą lepiej się krzewi. Ogólnie widać tą intensywność zieleni, taka, no widać odcięcie, tak? W pierwszym roku miałem posiane chyba 10 hektarów na próbę. W następnym roku była połowa areału, teraz już 100% jedziemy na sestiwie. No, też wiadomo, na wiosnę przy tych wczesnosianych pszenicach nie ma czasu wjechać właściwie. No nie, w przypadku wcześniej sianych pszenic pierwszy zabieg fungi powinien lecieć już właściwie w marcu. Nie ma warunków, nie ma pogody. Jeśli mamy pszenicę dodatkowo potraktowaną sestiwą, to no, śmiało możemy poczekać z tym wjazdem, ona nam chroni przez ten pierwszy okres, czy to mówię jesieni, bo niektórzy już na jesieni robią T0 tak zwane, bardziej może w przypadku jęczmieni. No i możemy nieco opóźnić ten zabieg. Raczej z tej jedynki nie rezygnujemy, bo prowadzimy łany intensywnie, ale jeśli ktoś prowadzi mniej intensywnie, ma po dobrym przedplonie, to śmiało moim zdaniem można sobie tą T1 albo opóźnić, albo dać delikatniejszą. No wiadomo, kwestia presji tego, jak to wygląda. No i mówię, u nas całość na sestiwie, jeśli siejemy tam te 230 sztuk w kilogramach, pewnie 100 kilo na hektar, to ten koszt jednostkowy wcale taki duży nie jest. To właściwie koszt jest takiego T0, jakiegoś taniego zabiegu, czy to jeszcze przed T1, czy też zabiegu jesiennego. No i mówię, dobrze wyczyszczony materiał, jeszcze teraz pozostało policzyć MTZ. Siła kiełkowania jest sprawdzana, już mam wyłożony na waciku, tak na oko, tam dwie garści. Zaprawiamy dzisiaj. Co do zaprawienia, w zeszłym roku kupiliśmy zaprawiarkę Aplitechu AZ100SHU. Dodatkowo żmijeczka submetalu, 6-metrowa z koszem, zamontowana zaprawiarka na dwie dysze, cały sterownik. Precyzyjnie tabelka, tutaj włączniczek i można sobie robić fajnej jakości materiał. Zaraz wam zresztą pokażę, zobaczycie jak to idzie w praniu. No i dobra, dość gadania, bierzemy się za zaprawianie. No i tak, ostatni proces produkcji materiału, jestem dzisiaj sam na linii, także materiał gotowy pokażę wam dopiero jak no, przejdzie przez linię do zaprawiania, pokażę wam to za chwilę. W prosty sposób Big Baga 500 kg robimy około, ja wiem, 3 minut na gotowo. Najpierw włączamy zaprawiarkę, po 2 sekundach włączamy żmijkę, puszczamy zboże. No i w prosty sposób szybko idzie to zaprawianie. Naprawdę bardzo szybko. W porównaniu do czyszczenia, gdy czyszczenie 2,5 tony na godzinę, to tutaj jesteśmy w stanie zaprawić, jakby sypał na luz. Myślę, że 10 ton bez problemu. Także Kinto plus Steve'a. Od góry mi się oblała zaprawiarka. Nie wygląda tak ładnie. Ciśnienie robocze około 0,6 atmosfery. Wychodzi 10 litrów cieczy roboczej na tonę ziarna. Tak jak mówiłem, litr Steve'y, 1,5 litra Kinto plusa. Pokażę wam za chwilę, jak wygląda gotowy materiał. No. O, przesunęliśmy. Teraz nie będę tutaj kombinował, bo się pobrudzę, mam rękawiczki zdjęte.
Wiadomo, żeby zajrzeć do ziarna, to trzeba, no trzeba mieć tą rękawiczkę, bo świeżo zaprawione, wilgotne, a wiadomo, zdrowe to nie jest. Zostało na dzisiaj do zaprawienia jakieś, myślę, że 3 tony. I tak wygląda pszenica przed zaprawieniem. Pokażę wam, jak wygląda później po zaprawieniu. No i myślę, że można się zabierać za siewy, tak? W poniedzieli będziemy, od środy, czyli od jutra będziemy wykonywali siewy. Dobra, pokażę wam jeszcze gotowy materiał za chwilę, a na teraz to będzie chyba tyle. No i tak, gotowy produkt, gotowe nasiona trafiają na wagę, żeby wiedzieć, ile dokładnie w każdym worku jest. Każdy worek podpisujemy. No wiadomo, będzie można to zweryfikować później przy normie wysiewu. Pokażę wam jeszcze materiał. Ubieram rękawiczkę, tak może nie złomnie, bo jedną ręką, wiadomo, guma się tak o, skoczy, jest. No, i tak wygląda gotowy materiał siewny. Pokrycie, myślę, że około 100%. Super jest, to jest super materiał, zobaczcie. Żeby taki materiał zawsze dojeżdżał z centrali, jak zamówimy nasiona. Wiadomo, tutaj są dwie zaprawy, tak więc ten efekt czerwoności jest jeszcze lepszy, ale przy samym Pinto Plusie też jest fajny. No zobaczcie, czego tutaj chcieć więcej? Bardzo dobrej jakości materiał. Teraz mówię tylko policzyć MTZ, ale wydaje mi się, że będzie tutaj no mniejszy jak w zeszłym roku, pewnie około 40 gram. I tak to wygląda. Jeszcze zostały dwa big bagi do zaprawienia. I kończymy robotkę, także no i można siać, tak, to jest pierwszy, myślę, że dobry krok do dobrych plonów. Także dobra, do zobaczyska w kolejnych filmach, trzymajcie się, na razie, ho, cześć.